Panie, to kto pierwszy gra w tych rozgrywkach? No, Polska i Argentyna. Polska i Argentyna. No i co pan na to? Kto wygra? A pan jak myśli, że kto wygra? No to ja się pana pytam. No ja jestem pewien, że Polacy wygrają. Pan jest pewien? A dlaczego pan jest pewien? Bo znam Polaków. Panie, niech pan posłucha, to, że pan jest Polak, bo pan mówi, że Polska wygra, tak? Tak. A gdyby pan był Argentyńczyk, to by pan mówił, że Argentyna musi wygrać, tak? Nie, nawet jakbym był Argentyńczyk, to bym wiedział, bo Polacy widziałem, jak grają, panie. No gdzie pan są widział? Są już sami olimpiady? No są na panie, widział pan ostatnio w telewizji. Panie, na to nie można było pasować. Proszę pana, ja panu powiem, jak to będzie. Zaczyna się i proszę pana, Argentyna zaczyna. Szybko, 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 jednego proszę pana, prawo, lewo, tu proszę pana, atak, myk, strzał, bramkarz broni. Tak jest i tak jest. A wie pan dlaczego? No. Dlatego, proszę pana, żeby Polacy nie spukli, proszę pana. Oni stoją, każdy jeden drugiego obstawia, proszę pana, i znów atak, Argentyna, wie pan, bo to są, proszę pana, te temperamenty południowe. Proszę pana, Polacy ładni, grzeczniutko, no, jak pan myśli? I w pewnym momencie, wie pan, żeby zdopingować Polaków, jest myk, jest 1-0 dla Argentyny. No i wtedy, panie Antosiu, żeby pan wiedział, co się będzie działo, panie, myk, Polacy jednak, tu, proszę pana, tu prawy atak, tu, jest 1-0. A teraz jest 1-1. Aha. Chyba się zapamięta raz na zawsze, że sport to jest sport, a nie żaden biznes. Rozumiesz pan? No nie, proszę pana. To nie ma żadnych. A co to nie, proszę pana? Co pan uważa mnie pan za idiotę? Ja uważam, że to jest biznes. Jak pan tak mówi, to jest pan idiota w takim razie. Ale nie jestem idiota, proszę pana. Nie jestem idiota. Jak to nie? No bo nie, proszę pana. Co to jest? Pan mi mówi takie rzeczy. Pan myli biznesmena, proszę pana, ze sportowcem. Panie, no co pan mi takie numery zrobi, aż mi się śmiać. Co proszę pan, niech pan zastanowi się, czy pan wie, kto ja jestem? Gdyby Polska zdobyła chociażby jednego gola, to ja... Proszę pan, nie wiem, czy ja bym się wyżył w tym. Pan rozumie, o co chodzi? Tu mieliśmy do czynienia z typową polską dyskusją. Pan z lewej całkowicie zgadza się z panem z prawej i odwrotnie. U nas nazywa się to właśnie dyskusja. Ja chciałem pana wypróbować. Ja nie wiem, proszę pana, czy o tym szpiegu, co pan mówił w tej chwili. Tak. To nie jest to, co pan mówi. Pan mi na Polaka specjalnie nie wygląda, proszę pana. A na kogo ja panu wyglądam? Nie wiem, na kogo. Jak to? Na znajomego skarpacza? Jak Polakom będzie smutno, jak przegrają. Zapłaczą się. Wszystkim będzie smutno. I tym szkolnym drużynom, podwórkowym, i tym dzikim, powiatowym, i wojewódzkim. Ale ja nie wierzę. Ja też nie wierzę, proszę pana. Muszą wygrać. Muszą. Muszą. To jest w ogóle... Ja sobie tego nie wyobrażam. Sprawa bez precedensu. Cześć. Takie jest moje zdanie. No to cześć. Żadnych.